Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z newsroomu portalu Gazeta.pl. Witam przy kolejnym hangoucie z kandydatami na prezydenta, który organizujemy we współpracy z Google Polska oraz mamprawowiedzieć.pl. Dzisiaj z nami jest pan Paweł Tanajno, kandydat demokracji bezpośredniej. Dzień dobry panu. Witam serdecznie wszystkich youtuberów, wszystkich internautów. Są także z nami nasi goście, którzy zgodzili się zadawać pytania kandydatowi. Przypominam też Państwu, że hashtagiem do zadawania pytań właśnie kandydatowi jest hashtag Hangout Tanajno. Możecie zadawać te pytania poprzez Twittera, Facebooka albo Google+. Chciałbym teraz przywitać naszych gości. Są nimi Waldemar Duczmal, aktywista z akcji Konin. Witaj serdecznie, Waldemar. Witam serdecznie. Jestem z Konina, jestem wiceprezesem stowarzyszenia zajmującego się monitoringiem samorządu i też partycypacją. Witaj. Miło. Jest z nami Aleksandra Pędraszewska, studentka z Cambridge, ale studentka nie byle jaka, ponieważ Ola niedawno odebrała nagrodę najlepszej studentki w Wielkiej Brytanii. Witam. Witam serdecznie. Rzeczywiście, obecnie studiuję na Uniwersytecie w Cambridge, skąd też się z Państwem łączę. Jestem zaangażowana w działalność polonijną i współpracę z organizacjami w Polsce i na świecie. Jest też z nami Adam Malczak, politolog, twórca EukoTracker. Witaj, Adamie. Witaj, Piotrze. Witam także pana kandydata. Na co dzień rzeczywiście jestem politologiem i początkującym historykiem, działaczem organizacji pozarządowych i prowadzącym bloga z tematyki prac Rady Europejskiej. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy. Jest z nami też Olga Schmidt, redaktorka naczelna magazynu Pop Moderna. Dzień dobry, Olgo. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam. Poza tym, że jestem redaktor naczelną Pop Moderna, jak pan wspomniał, jestem także doktorantką literaturoznawstwa i krytykiem literackim. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do zadawania pytań naszemu gościowi, przypomnę tylko pokrótce zasady. Każdy z naszych gości, którzy przed sekundą się przedstawili, będzie miał po pół minuty na zadanie po dwóch pytań będzie miał możliwość zadania dwóch pytań, na każde będzie miał po pół minuty, a pan Paweł będzie miał możliwość odpowiedzenia na każde z tych pytań przez 120 sekund, czyli 2 minuty. Przypominam, hashtag Hangout Tanajno, możecie się z nami kontaktować poprzez Twittera, Google+, albo Facebooka. Te pytania postaramy się, które wy zadacie, postaramy się zadać panu Pawłowi, ale nie przedłużając, przejdźmy do pierwszej serii pytań. Pytań o sprawy społeczne. Zacznie Waldemar Duczmal. Waldku, czas dla ciebie, 30 sekund na pierwsze twoje pytanie. Nie słyszę, panie Waldku. Jak już wspomniałem, mieszkam w Koninie, czyli w byłym mieście wojewódzkim, które zostało tak naprawdę zbudowane w oparciu o zakłady przemysłowe. I po 1989 ten przemysł zaczął się zwijać, ludzie tracą pracę, stracili pracę. I chciałbym się dowiedzieć, jaki jest pomysł, pana pomysł na byłe miasta wojewódzkie, w którym przemysł upadł, w których jest duże bezrobocie, a przedsiębiorczość jest blokowana przez różne przepisy lub niekompetencje urzędników. U nas mają się tylko dobrze sieci handlowe. Jaki ma pan pomysł na przekształcenie byłych miast wojewódzkich i na czym pan chciałby oprzeć ich rozwój? Panie Pawle, 2 minuty. To przypadłość nie tylko Konina, ale także na przykład Radomia, który jest stolicą supermarketów i ponadto trudno tam znaleźć inne dynamiczne przedsięwzięcia. Demokracja bezpośrednia postuluje daleko idącą federalizację do tego stopnia, aby właśnie samorządy, regiony, byłe województwa mogły ze sobą konkurować na każdej płaszczyźnie, zarówno w zakresie pewnych takich uregulowań prawnych typu na przykład miejscowa legalizacja marihuany, jak również w zakresie podatków. Gdyby Konin miał możliwość znaczącej obniżki podatków dla przedsiębiorstw, w ten sposób mógłby konkurować z Warszawą czy z Poznaniem i ściągać inwestorów, dla których z Konina byłoby logistycznie blisko zarówno do Poznania, jak i do Warszawy, a tam płaciliby niższe podatki. Dziękuję. Waldemarze, twoje drugie pytanie? Jeszcze w takim razie może zapytam
o niż demograficznym, dosyć bolący dla nas problem, który jest zagrożeniem dla systemu emerytalnego w Polsce. Czy pan jako prezydent zamierza temu jakoś przeciwdziałać? Czy pana zdaniem wystarczające są takie jednorazowe działania jak becikowe? Czy chciałby pan jednak wprowadzić jakieś rozwiązania, pomóc wprowadzić jakieś rozwiązania systemowe zachęcające do zakładania rodzin, do rodzenia i do wychowania dzieci? Krótko najpierw o ZUS-ie. Oczywiście demografia nie jest przyczyną kryzysu emerytalnego, tylko jest gwoździem do trumny. Ten system, kiedy pierwszy raz jako młody przedsiębiorca w latach 90. odwiedziłem ZUS, od razu wiedziałem, że on musi upaść. Ta instytucja nie ma szans przetrwania i to nie ze względu na kłopoty z demografią, ale ze względu na beznadziejne zarządzanie. Jeżeli chodzi o demografię, to jestem ojcem czwórki dzieci. Na swojej stronie, jako praktyk życia rodzinnego, opisałem program wspierający rozwój demograficzny, bo również uważam, że jest to jeden z najważniejszych problemów Polski, być może poważniejszy niż obronność. Chodzi o to, że prosty rachunek ekonomiczny wskazuje, iż inwestycja taka, która jest praktyką w krajach zachodnich, gdzie na każde dziecko bez względu na wysokość wynagrodzenia rodziny otrzymują minimalne, w Polsce to może być 500 zł miesięcznie kwoty, powoduje, że owszem, przez jakiś czas jest to inwestycja, która wcale nie musi być kosztem budżetowym, może być swego rodzaju systemem kredytów międzypokoleniowych finansowanych przez NBP. I taka inwestycja zwraca się po 6 latach, czyli jeżeli od urodzenia do 18 lub 25 roku życia rodzina otrzymuje 500 zł za dziecko, taka inwestycja zwraca się po 6-7 latach w podatkach, które zapłaci nowy obywatel, VAT dochodowych i tak dalej. Więc demografia to problem nie tylko systemu emerytalnego, ale także bezpieczeństwa państwa. Inwestycja w demografię to jest najlepsza inwestycja, jaką może dokonać państwo i walczyłbym na pewno o wprowadzenie takich standardów wsparcia rodzin z dziećmi, jakie są w państwach zachodnich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Waldemarze. Zanim przejdziemy do kolejnej części pytań, przypominam hashtag Hangout to Najno, Facebook, Twitter, Google+. Przez te kanały możecie zadawać pytania naszemu gościowi. Ja już mam pierwsze z nich. Pan Konrad Chyrzy na Twitterze pyta, kim jest Paweł Tanajno. No, kim jest Paweł Tanajno, to właściwie mój sztab ostatnio stwierdził, że to powinno być w ogóle nasze hasło kampanii wyborczej. Kim jest Paweł Tanajno, to synonim niestety nie do władu polskiej demokracji w zakresie władzy numer 4. Władzą numer 4 są media w Polsce. No, przepraszam bardzo, ale takie koncerny jak TVN, jak Polsat, no, nie zdały egzaminu w tej kampanii. Okazuje się, że może być kandydat, którego, wobec którego można udawać, że nie istnieje, nie ma go. No i tak, kim jest Paweł Tanajno? Jestem, jak już wspomniałem, przedsiębiorcą od 18 roku życia. Prowadzę też działalność społeczną, charytatywną, prowadzę fundację pomocy sierotom, mam czwórkę dzieci, szczęśliwą rodzinę. Odniosłem sukces, myślę, że w życiu odniosłem sukces i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że jeżeli Polska ma być krajem, w którym będą mieszkały moje dzieci, powinienem się zaangażować w działalność publiczną, albo poszukać innego kraju, który już ma gotowe rozwiązania i gotowy system. Co prawda nie będę tam mógł mówić w swoim języku ojczystym, a będę tęsknił na pewno za Polską, ale będzie tam luksusowo. No więc wobec takiego dylematu zdecydowanie podjąłem działalność, którą niektórzy nazywają polityczną. Ja raczej uciekam od tego słowa, bo polityka kojarzy się z nadętymi kolesiami walczącymi o władzę. Mi bardziej chodzi o to, żeby naprawić państwo i zwrócić władzę obywatelom. Nie potrzebuję jej, uważam, że władza obywateli to najlepszy system kontroli nad politykami. I tu powoli politykami. Postawmy kropkę, 2 minuty dobiegły końca. Przejdźmy do kolejnej części pytań. Teraz Adam Malczak, czyli zagadnienia zagraniczne, czyli dyplomacja, czyli zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa. Adamie. Nie słyszę. Już teraz? O, teraz. Tak, znacznie lepiej. Panie Pawle, ostatnio przywódcy Unii Europejskiej coraz głośniej podkreślają, że największym wyzwaniem dla Europy nie jest już wcale jej niedostateczny potencjał tej siły militarnej, lecz tak naprawdę walka z radykalizmem,
ostatni przykład, chociażby styczniowe zamachy w Paryżu. Rozproszone sieci terrorystów, coraz częstsze przypadki tak zwanych samotnych wilków, niezwiązanych formalnie z żadnymi organizacjami terrorystycznymi. Niestety w tych przypadkach jednym z głównych ognisk radykalizmu jest internet, a walka z takimi treściami radykalnymi w sieci jest jednym z priorytetów dla państw członkowskich w nowej strategii bezpieczeństwa Komisji Europejskiej. I teraz do pana pytanie. Czy jako prezydent występowałby pan przeciwko monitoringowi ingerencji służb bezpieczeństwa w treści publikowane w internecie, czy też wspierałby pan walkę z radykalizmem w Europie poprzez pewne ograniczenie swobody obywateli w tej sferze? Panie Pawle, przypominam 2 minuty na odpowiedź. Właściwie mógłbym to skrócić i odpowiedzieć na to pytanie jednym znanym powiedzeniem. Użyłem go wczoraj na debacie, ale idealnie pasuje do odpowiedzi na to pytanie. Benjamin Franklin powiedział, jeżeli ktoś dla bezpieczeństwa rezygnuje z wolności, nie zasługuje ani na jedno, ani na drugie. No, pozwalanie, ten proces teraz jest bardzo ważna, bardzo ważny proces legislacji we Francji odnośnie tego tematu, który pan wspomniał, gdzie rząd właśnie chce dla służb specjalnych daleko idącego uprawnienia do inwigilacji poczty, korespondencji SMS-owej i telefonicznej, analizy tych danych. No, ja rozumiem, że rządy europejskie zazdroszczą Stanom Zjednoczonym takiej instytucji jak NSA, ale myślę, że cywilizowane społeczeństwa powinny robić wszystko, aby się uwolnić od tej kontroli władzy, od tego orwellowskiego modelu. Natomiast no cóż, no, mamy te służby bezpieczeństwa, niech one działają efektywniej w tradycyjny sposób. No, w jakikolwiek sposób można też monitorować internet bez przechowywania danych. No, tak jak każdy z nas to robi, jak robią to hakerzy. Natomiast taka usankcjonowana prawnie inwigilacja jest niebezpieczna i ja bym był przeciwny takim działaniom zdecydowanie. I też postulowałbym, walczyłbym na łonie Unii Europejskiej, aby nie wzorować się na Stanach Zjednoczonych w zakresie inwigilacji obywateli. Dziękuję bardzo. Adamie, drugie pytanie, masz na nie 30 sekund. Dziękuję. Panie Pawle, kiedy mówimy o sile Unii Europejskiej we współczesnym świecie, rozumiemy, że w kwestiach wojskowych ona ustępuje Stanom Zjednoczonym czy na przykład coraz silniejszym Chinom, ale według wskaźników ekonomicznych to Unia wciąż jest najpotężniejszym blokiem krajów na świecie. Taką miękką siłę gospodarczą Unia wykorzystuje do promocji europejskiej wizji demokracji w krajach, w którym udziela wsparcia. Czy to jako warunek pomocy finansowej czy współpracy gospodarczej w krajach takich jak Ukraina, Libia, nawet Paragwaj czy Birma, Unia stawia reformy administracji i ustroju jako warunek najlepszy i jedyny z możliwych, co też jest jednym z głównych argumentów krytyków takiej polityki. Ale rzadko się zdarza, by te reformy podlegały dyskusji czy referendum. Występuje pan jako kandydat, który domaga się, by Polacy akceptowali najważniejsze decyzje dla kraju w drodze referendów i demokracji bezpośredniej. Czy jako prezydent domagałby się pan, by unijna pomoc, pochodząca także przecież z naszych podatków, trafiała do krajów potrzebujących, które niekoniecznie akceptują europejskie wartości demokratyczne? Super pytanie. Zacznijmy od tego, że Unia jako konstrukcja do zarządzania tym związkiem państw jest całkowicie niedemokratyczna. No, forma Komisji Europejskiej i relacje Komisji Europejskiej z Parlamentem Europejskim w mojej ocenie to bardzo iluzoryczna forma. De facto władza jest skupiona w rękach Komisji Europejskiej. Przypomina to trochę model Cesarstwa Rzymskiego z czasów, kiedy to cesarz miał kluczową władzę, a Senat był tylko przypinką do garnitura. No cóż, ja i demokracja bezpośrednia postulujemy zdecydowanie właśnie zwiększenie faktycznej roli demokracji bezpośredniej w łonie całej Unii. A jeżeli te państwa mają pogłębiać integrację, to musi następować też integracja nie tylko na poziomie prawnym i administracyjnym, ale również na poziomie społecznym. Europejczycy muszą zacząć widzieć swój wspólny interes i najlepszą formą wyrażania tej wspólnej decyzji byłyby właśnie referenda ogólnoeuropejskie.
Komisja Europejska rzeczywiście prowadzi nawet taki program, dosyć ciekawy, bo nie wymaga, tak jak u nas w Polsce, zbierania podpisów fizycznie na kartce, ale wystarczą deklaracje elektroniczne, właśnie, które byłyby tymi wnioskami inicjującymi referenda, ale ten program nadal jest bardzo mało promowany. Ja zdecydowanie byłbym za tym, aby pewne kluczowe kwestie, które w tej chwili rozgrywają się w Parlamencie Europejskim, przenieść właśnie te budżetowe, przenieść na grunt takiego ogólnoeuropejskiego referendum bezpośredniego, które wyznaczyłoby kierunki działania, szczególnie w takich newralgicznych sprawach, jak o które pan pyta, czyli finansowanie tej polityki Unii Europejskiej wobec krajów spoza Unii. Natomiast zwiększałbym rolę parlamentu w bezpośredniej kontroli nad działalnością Komisji Europejskiej. No więc reasumując, jestem za tym, żeby decyzje, takie kluczowe decyzje kierunkowe w zakresie finansów Unii Europejskiej zostały przełożone na obywateli, którzy w referendum ogólnoeuropejskim mogliby takie decyzje podejmować, co budowałoby jeszcze większe poczucie wspólnoty tych wszystkich narodów. I tu postawmy kropkę. Adamie, dziękuję Ci bardzo serdecznie za Twoje pytania. Przypominam, hashtag Hangout Tanajno, Google+, Facebook, Twitter, tam możecie zadawać pytania naszemu gościowi. Ja mam właśnie kolejne dwa pytania. Krótkie pytania, właściwie tak czy nie. Użytkownik MLS1 na Twitterze pyta, czy jest Pan zwolennikiem kary śmierci? Nie. Mogę uzasadnić, bo to dosyć istotne. Mhm. Nie, ponieważ byłem uczestnikiem wielu procesów sądowych i znam od kuchni, że tak powiem, proces dowodowy. On się teraz, proszę zwrócić uwagę, że teraz po nowelizacji prawa karnego on się jeszcze bardziej upodobnił do wersji cywilnej, to znaczy sąd karny przestaje dążyć do ustalenia prawdy, czyli na nim już nie ciąży przeprowadzenie, dążenie do tego, aby wszystkie dowody zostały zgromadzone i wszystko zostało wyjaśnione, tylko to przesunięto na strony. Czyli proszę sobie wyobrazić, że jeżeli prokuratura uzbrojona w policję i w całe zasoby państwa przygotuje materiał do oskarżenia, udowodniony w najróżniejszy sposób, ich zdaniem świetny, i trafi na obywatela, który, nie wiem, będzie mniej zdolny do obrony, który wybierze sobie mniej utalentowanego adwokata i nie będzie w stanie obalić tych argumentów, bronić się, no to de facto taki obywatel na skutek no, takiej zwykłej procesowej nierówności może być obarczony karą sądu niesprawiedliwą. I jeżeli ta kara miałaby dotyczyć, dotyczyć śmierci, no to w ogóle w tej chwili kara śmierci wydaje się być wręcz absurdalna, żeby sąd miał uprawnienia taką karę wymierzyć. I drugie pytanie, Patryk Mateusz Kurc, czy wetowałby pan ustawę o całkowitym zakazie aborcji? Oczywiście, że wetowałbym, ale w ogóle uważam, że jako prezydent demokracji bezpośredniej pierwsze, co bym zrobił, to walczyłbym, aby projekt aborcji stał się przedmiotem referendum i być może składającego się nawet z wielu wariantowych pytań, aby ostatecznie rozstrzygnąć, jakiej wersji prawnej regulacji tego problemu chcą Polacy. Jeżeli taka ustawa wyszłaby z Sejmu, nie od obywateli, to ją bym zawetował, ale następnie zwróciłbym się do obywateli o rozstrzygnięcie tej kwestii. Dziękuję, przechodzimy do kolejnych pytań. Przypominam, hashtag Hangout Tanajno. Następne pytania to z kategorii pytań od ludzi młodych. Aleksandra Pędraszewska. Olu, czas na pytania od Ciebie. Jak wspomniałam, od półtora roku uczę się na Uniwersytecie w Cambridge i bardzo często jestem pytana o to, czy zamierzam do Polski wrócić. I zdaję sobie sprawę z tego, że tak naprawdę co roku tysiące młodych Polaków podejmuje podobną decyzję. Jeśli chodzi o mnie, to moja odpowiedź na dzień dzisiejszy brzmi tak, ale jest to przede wszystkim związane z możliwościami, które musiałam sama stworzyć sobie w trakcie studiów. No i też nie bez znaczenia są oczywiście kwestie osobiste. Mam jednak wrażenie, że w ostatnim czasie tak naprawdę państwo nie zrobiło nic, żeby przyczynić się do mojej decyzji, do pozytywnej decyzji. Dlatego mam pytanie, chciałabym się dowiedzieć, czy uważa pan, że prezydent Rzeczypospolitej ma w ogóle jakieś narzędzia i możliwości do tego, by coś w kwestii zmienić? Prezydent Rzeczypospolitej ma ogromne uprawnienia,
których dotychczas żaden z prezydentów nie wykorzystywał. Wynika to z faktu, że dotychczas prezydent zawsze był przedłużeniem większości parlamentarnej. Jeżeli prezydent byłby spoza układu parlamentarnego za pomocą weta, które byłoby stosownym straszakiem dla partii politycznych mających większość, mógłby negocjować z tymi partiami dowolne inicjatywy ustawodawcze, które mogłyby z pominięciem Sejmu właśnie na drodze referendum obywatelskiego rozstrzygać o istotnych sprawach dla państwa. Co można zrobić w zakresie emigracji Polaków? No cóż, trzeba przyznać, że zgodzę się z opinią, że obecna władza nic nie robi, bo każdy Polak wyjeżdżający za granicę to lepsze parametry w zakresie bezrobocia, które można wykazać, że ono spada, a mniejsze obciążenie dla systemu. Ja uważam, że Polska przede wszystkim powinna zwrócić głos tym obywatelom, tym, którzy wyjechali, żeby oni zdecydowali, jakiej Polski chcą, żeby stworzyli sobie warunki sami takie, jakie skłonią ich do powrotu. Wszystko jest w rękach Polaków. Ja uważam, że politycy są bezwartościowi, są obłudnikami i de facto nie są w stanie niczego zrobić, więc ja stawiam na władzę obywateli, na ich mądrość. Jeżeli oni będą chcieli sobie zorganizować państwo w sposób A, na przykład przez jego minimalizację podatków, likwidację służby zdrowia państwowej, szkolnictwa, to niech będzie tak, jak oni chcą. Jeżeli będą chcieli, żeby to był, nie wiem, model szwedzki, czy liberalna gospodarka, ale duży zakres świadczeń państwowych, to niech tak będzie i niech to będzie efektywne, niech zamiast polityków zarządzają ministerstwami menadżerowie. Ale to, tak jak mówię, wszystko jest w rękach Polaków, nie polityków. Nie wierzę w polityków i powiem więcej. Póki tym krajem będzie rządziła ta klasa polityczna, to nie wracajcie z Anglii. Im dłużej tam zostaniecie, tym łatwiej będzie ich obalić i zmienić ten system. Niezbyt optymistyczne. Aleksandro, twoje drugie pytanie, 30 sekund. Zgadzam się. Ale w takim razie chciałabym nawiązać jeszcze bezpośrednio do konkretnych rozwiązań, które proponuje pan w swoim programie. Powiem szczerze, że nieco zaskoczyły mnie propozycje, które odnalazłam pod nagłówkiem Młodzi, które gdzieś tam już przewinęły się w dzisiejszej rozmowie. Między innymi depenalizacja posiadania małych ilości marihuany i wsparcie dla walki o wolność w internecie, o której wspominaliśmy. A to dlatego, że nie jest tajemnicą, że na dzień dzisiejszy prawie 1/3 Polaków nie ma pracy, a ponad połowy nie stać na kredyt mieszkaniowy. Dlatego zastanawiam się tak naprawdę, czym dla pana i czym dla prezydenta powinno być sprawami kluczowymi, właśnie jeśli chodzi o młodych. Panie Pawle. Znaczy, program jest dostosowany do problemów, jakie poruszają ludzie młodzi. Oni się pytają i pytali się nas wcześniej właśnie o te tematy, które przedstawiliśmy w programie. Z tymi miejscami pracy, no to bywa różnie, bo te miejsca pracy są, tylko przeważnie wynagrodzenia są za małe. Dlaczego za małe są wynagrodzenia? Otóż dlatego, że państwo jest zbyt pazerne. Tak jak powiedziałem, są pewne kwestie, które muszą rozwiązać sami obywatele i nie łudźmy się, że zrobią to politycy. Natomiast ja otrzymuję wiele pytań o to, jakie są moje poglądy w pewnych sprawach. Tak? Ja na pewno chciałbym w tych sprawach, w jakich te poglądy przedstawiłem, promować rozwiązania. Ja uważam, że skoro Polacy zdecydowali się na funkcjonowanie w ramach Unii Europejskiej i nasz sąsiad Czechy dopuszczają używanie marihuany, no więc to jest w ogóle jakiś anachronizm, utrzymywanie w Polsce takiego prawa, bo tak. Przecież to jest bez sensu, tak samo jak z aborcją. Jaki sens jest u nas zaostrzania prawa aborcyjnego, skoro można kupić za 60 zł bilet do Londynu, pojechać tam, załatwić sprawę. De facto te wszystkie przepisy uderzają w ludzi niezamożnych. Jeżeli są przeciwnicy liberalizacji aborcji, to niech nie walczą o utrzymanie jakiegoś drakońskiego prawa w Polsce, tylko niech walczą o wyjście z Unii Europejskiej, bo to inaczej nie ma sensu i logiki. Moja odpowiedź jest właśnie, sprowadza się do tego, że ja nie chcę tworzyć programu gospodarczego, bo ja chciałbym ten pomysł zwrócić Polakom, bo tak naprawdę politycy rozgrywają temat gospodarczy, czy ma być państwo minimalne, czy państwo niekończących się obietnic i niekończącego się zadłużania.
No i kto ma rozstrzygnąć ten problem? Oni zgodnie z rzymską zasadą dziel i rządź rozgrywają tym obywateli. Ja nie chciałbym stwarzać takich ścisłych programów, które nie będą zgodne z decyzją obywateli. Chcę wam to zostawić. Dziękuję bardzo Aleksandro. Teraz czas na dział kultura. Z tej dziedziny, już pan widzę się krzywi, z tej dziedziny pytanie zada Olga Schmidt, redaktor naczelna magazynu Popmoderna. Tego się obawiałam, ponieważ kultura w bieżącej pani kampanii... Olga, czy mogłaby pani zostać minister do spraw kultury? W zależności od perspektywy, którą przybierze prezydent, podejrzewam. Dlatego chciałabym pana zapytać o to, co sądzi pan, bardzo bym prosiła o w miarę, na ile pan może konkretną odpowiedź, ponieważ chciałabym zapytać, jaka jest według pana różnica pomiędzy kulturą a dziedzictwem narodowym i którą z tych dziedzin uważa pan za priorytetową? O Jezusie, tego się spodziewałem. Nie jest to trudne pytanie. No, bardzo trzeba trudne. Specjalistycznej wiedzy. No nie, specjalistycznej nie. Po tym jak połączono ministerstwo, jest to wydaje mi się bardzo kluczowa kwestia. Odpowiadam tak, jak to rozumiem, może zrobię błąd. Dziedzictwo dla mnie to jest spuścizna naszego dorobku z wieków ubiegłych. Kultura to jest to, czym żyją Polacy obecnie. Nie wiem, na przykład z puścizną może być literka rz.rz, gdzie na przykład w obecnej kulturze językowej nikt nie rozróżnia tego dźwiękowo, czy jak powiem słowo może, bez kontekstu nikt nie jest w stanie określić, czy użyłem w tym słowie mówiąc literki rz.rz czy rz. No nie wiem, tak obrazowo to tyle. Olgo, twoje drugie pytanie. Ale pytałam, o którą kwestię jest dla pana priorytetowa w działaniach prezydenckich? Tak. W działaniach prezydenckich ja bym się skupił na kulturze, po prostu, na czymś, co jest żywe i chciałbym właśnie, żeby Polacy nie kojarzyli Polski na przykład z cepelią. No, to jest tak utrwalony model, te łowiczanki tańczące, był taki zespół, już nie pamiętam nazwy, który tak, zespół Mazowsze, no to jest taki utrwalony model. Ja chciałbym, żeby Polacy właśnie zamiast, no niestety, poddawać się tej kulturze amerykańskiej, no, która atakuje cały świat, mieli pewne wypracowane swoje wzorce, nie wiem, swój styl muzyczny, disco polo. Nie, no żartuję, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o to pytanie, stawiam na kulturę, tak? Jest ważniejsza w mojej ocenie niż dziedzictwo. Mhm. Olgo, drugie twoje pytanie? Udało się. I moje drugie pytanie, które będzie bardziej przedłużeniem pana odpowiedzi niż mojego pierwszego pytania. To znaczy, ja chciałbym zapytać, jak pan sądzi, jaką społeczną rolę odgrywają twórcy kultury? No tak jak powiedziałem, to jest właśnie jeden z elementów, który mógłby powodować, że w oczach emigracji Polska staje się atrakcyjna. Nie wiem, znani projektanci, wnętrz, mody, nowoczesne malarstwo, poeci. No to buduje atrakcyjność państwa już taką, no nie samym chlebem człowiek żyje, wiadomo, tak? Więc ta kultura jest elementem atrakcyjności państwa. Ludzie często marzą o życiu w Stanach Zjednoczonych, no bo naoglądali się wspaniałych filmów, jest pewien taki właśnie mit kultury, wolności, sukcesu, a wcale tak nie jest. No, w Stanach jest w mojej ocenie dużo ciężej żyć niż w Polsce. W związku z tym no, to jest właśnie atrakcyjność państwa wyrażona w kulturze i czyli na to bym postawił i to bym rozwijał. Dziękuję bardzo Olgo za twoje pytania. Teraz przechodzimy do pytań od was, od państwa, od internautów, od użytkowników. Przypominam hashtag Hangout Tanajno, Twitter, Facebook, Google+, tam możecie dyskutować, tam możecie zadawać pytania. I mam kolejne pytanie od pana Jakuba, który na Twitterze. Bardzo ciekawie pyta. Odpowiedzialny polityk nie może powiedzieć, że wszystko podda pod głosowanie w referendum, bo sam też ma decydować. Na czym panu zależy? Nieprawda. Nie, co pan odda obywatelom, tylko na czym panu zależy. W ogóle to jest oksymoron, jeżeli ktoś zestawia słowo odpowiedzialny i polityk. No coś takiego nie występuje w przyrodzie, to jest tylko pewien mit zbudowany, żebyśmy tak sobie myśleli. Nie ma odpowiedzialnych polityków. Politycy są skorumpowani, idą na łatwiznę, realizują swoje prywatne interesy. Ale na czym panu zależy?
Znaczy, no właśnie w związku z tym, że ja nie wierzę w takie pojęcie jak odpowiedzialny polityk, ja chcę odpowiedzialnych obywateli. Okej, okay, ale chciałbym, żeby obywatele, jeżeli pan myśli co, słucham? Autostrada? Wstaje pan rano i pan myśli co, nie, autostrada, nie, to jest, ja to może na przykładzie, może na przykładzie to wyjaśnię. Są wspólnoty mieszkaniowe, to jest taki prosty przykład z życia, wiadomo, uproszczony model. Są wspólnoty mieszkaniowe. Jest podwórko przy budynku i wspólnota decyduje, czy chce mieć tam trawnik, czy chce mieć tam pięć drzew, czy chce mieć tam boisko. Jak się już decyduje na ten trawnik i wiadomo, jaką funkcję ogólnie ma mieć trawnik, no to w tym momencie jest tak zwany dozorca, który strzyże ten trawnik. No i oczywiste jest, że no, nie podlega to decyzji wszystkich obywateli, czy ten trawnik ma mieć 7 cm, czy 8 cm. No takie bieżące sprawy reguluje już bezpośrednio ten dozorca. No chyba, że zupełnie coś źle robi, no to wtedy mają prawo włączyć się w to obywatele, właściciele budynku. No i tak sobie wyobrażam państwo. Tak, czyli ale nieodpowiedzialny, nie chodzi o odpowiedzialnych polityków. My w demokracji bezpośredniej poruszamy temat profesjonalizacji zarządzania państwem. Więc chodzi o to, żeby politycy nie byli odpowiedzialni, tylko żeby zostali zastąpieni przez menadżerów, którzy będą zarządzali na przykład tym tematem autostrad w sposób efektywny, że okay, no, mamy świetne środki. Odbijmy się na chwilę od tej skorumpowanej, nieodpowiedzialnej polityki. Ale pan Paweł Tanajnow, wstaje pan rano i pan sobie myśli, wkurza mnie ten korek, czy pan myśli, wkurza mnie to, że nie mogę kupić marihuany, czy pan mówi, że wkurza mnie, nie wiem, brzydkie moje miasto. Pana jako osobę. No, oczywiście, ja mam swój światopogląd. Mam mnóstwo rzeczy, które mnie wkurzają. Można go określić lewicowo-światopoglądowy i liberalno-gospodarczy. Idealnie. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie te kwestie, które mnie osobiście poruszają, no to ja widzę rolę polityków, skoro oni już tak lubią gadać, to niech oni po prostu przekonują obywateli do swoich projektów. Tu postawmy kropkę, bo mam kolejne pytanie, które zadaliście wy w akcji Twój głos w postaci wideo. Poproszę o pytanie. Problemem, z jakim boryka się wielu z nas, są wysokie rachunki za energię. Rozwiązaniem jest rozwój energetyki obywatelskiej. Mam do państwa pytanie. Czy będą państwo popierać działania samorządów i obywateli na rzecz rozwoju energii z odnawialnych źródeł? Tak. Projekt OZE to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które chciałbym jako prezydent promować. Nie elektrownia atomowa, a właśnie odnawialne źródła energii, energooszczędne domy i wszystko, co wokół tego tematu jest, no wszystko, co się wiąże z tym tematem. Jaka jest rola w tym samorządów? No tak jak wspomniałem na pierwsze pytanie z tutaj gości, federalizacja. Ja sobie potrafię wyobrazić, że samorząd nad morzem ma większe możliwości pozyskiwania na przykład energii z wiatru niż na Mazowszu i być może ta część kraju powinna się koncentrować na innych rzeczach, inna część kraju na innych, więc rola samorządu powinna być jak największa i oczywiście ja uważam, że konkurencja między regionami pomogłaby także właśnie w rozwoju odnawialnych wszystkich elementów procesu budowania odnawialnych źródeł energii. Dziękuję. Teraz kolejne pytanie od was, od naszych użytkowników. Pan Patryk Jędrychowicz pyta, co pan proponuje po likwidacji ZUS-u? Czy to będzie emerytura obywatelska? Znaczy, musimy sobie powiedzieć prawdę, że my właściwie już mamy emerytury obywatelskie, tylko ponieważ utrzymują politycy cały czas ten ZUS tylko po to, aby utrzymać swoje elektoraty, utrzymać poparcie społeczne, no to ten system powoduje nierówność. Jest KRUS, jest ZUS taki zwykły, emerytury zwykłe, ale są też emerytury mundurowe i mnóstwo innych przywilejów. I de facto, skoro są ogromne dopłaty do ZUS-u z budżetu państwa, no to, to już są te emerytury obywatelskie w dużej części. Po likwidacji ZUS-u oczywiście emerytury powinny się zrównać dla wszystkich, stanowić gwarancję, nie wiem czy minimum, być może więcej niż minimum, ale jest to gwarancja dla osób, które osiągną wiek emerytalny stałych dochodów równych.
Tak więc emerytury obywatelskie już są, tylko są zakamuflowane, nierówno rozdzielane, a to jest nieunikniona przyszłość, bo ZUS już jest bankrutem. To tylko kwestia czasu. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie od Was, od naszych użytkowników. Pan Michał Jarski na Twitterze. Czy byłby Pan gotowy wprowadzić zmiany wbrew woli referendum? No, to jest prawnie niemożliwe. Jeżeli referendum uzyskałoby zmianę ustawy, znaczy jeżeli my byśmy uzyskali zmianę ustawy o referendum, wprowadzając jego bezprogowość, obligatoryjność i wiążący charakter, no to wynik referendum miałby taką moc jak orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym ani prezydent, ani Sejm, nie narażając się na przestępstwo godne Trybunału, no to muszą wykonać decyzję obywateli w referendum, więc ja nie bym był gotów ani działać wbrew obywatelom, ani dopuszczać się takiego naruszenia prawa. To jeszcze jedno pytanie, a co ze sprawami, które obecnie w Konstytucji są określone jako wyjątkowej wagi, które mają być poddane pod referendum? Czy pan jako tę wyjątkową wagę traktuje każdą kwestię? Bo z tego, co pan teraz mówi, to wygląda na to, że jak zbierzemy ileś podpisów, to ta sprawa automatycznie jest ważna, to poddajemy je pod referendum. A co z Senatem później? Każdą kwestię oczywiście za wyjątkiem tych, które w sposób naturalny nie poddają się żadnej kodyfikacji, to są na przykład prawa człowieka. No nie można uchwalić, żeby czarny był biały, albo żeby katolik był protestantem. No to są kwestie wymykające się zarówno referendum, jak i ustawą. To jest poza nawiasem regulacji prawnych. A w każdych innych kwestiach tak. 500 tysięcy podpisów to jest wystarczający próg. Co prawda... Proszę już zmierzać do końca, bo... Tak, co prawda może się zdarzyć, że na pewno w początkowym okresie obowiązywania tego systemu te grupy, które są bardziej, że tak powiem, zacietrzewione społecznie, będą chętniejsze do zbierania tych podpisów, ale wraz z rozwojem tego systemu zwyczajnie obywatele też będą chcieli jak najwięcej partycypować, w związku z tym myślę, że wszystkie tematy są otwarte, bo dlaczego nie? No politycy nie są mądrzejsi od nas, wręcz przeciwnie, są głupsi. Postawmy tutaj kropkę. Nasz czas dobiegł końca, zostało 4 dni do wyborów prezydenckich i ostatnie pół minuty jakiś apel, na kogo głosować, bo no, tym poparciem to myśli pan, że druga tura możliwa? Druga tura będzie na pewno. Ale bez pana. Oczywiście, że tak. A czyli trzeba sobie powiedzieć prawdę, że wszyscy kandydaci w tej sytuacji, jaką mamy, medialno-politycznej, wszyscy kandydaci poza Andrzejem Dudą i Bronisławem Komorowskim, jeżeli fantazjują i opowiadają bajki wyborcom, że oni będą w drugiej turze, to są po prostu obłudnikami godnymi skreślenia od razu właśnie za tą obłudę. Ja prowadzę tą kampanię prezydencką, bo chcemy jako Demokracja Bezpośrednia w wyborach jesiennych do Sejmu wystartować z obywatelskimi listami, bez polityków. Zapraszamy Ciebie, Ty też możesz zostać posłem, zgłoś się do nas, budujmy razem listy obywatelskie, twórzmy nową klasę społeczeństwa obywatelskiego bez polityków. Ja osobiście chciałem się też zwrócić z apelem do wyborców centrolewicy. Za chwilę będzie tutaj po mnie Janusz Palikot. Zarówno Janusz Palikot, jak i Magdalena Ogórek, no niestety chyba nie spełniają oczekiwań wyborców centrolewicy. Szkoda w pierwszej turze oddać swój głos na Bronisława Komorowskiego. Można to zrobić w drugiej turze. Zachęcam w pierwszej turze do głosowania na Pawła Tanajno. Chcecie ukarać liderów lewicy za te kłótnie ciągłe, no to macie świetną okazję. Wynik będzie dla nich najlepszą karą. I tu postawmy kropkę, bo nasz czas się skończył. Dziękuję tak jak bardzo. Pan wspomniał, zaraz tutaj będzie Janusz Palikot, to dokładnie o godzinie 20 na hangout z Januszem Palikotem. Zapraszam w imieniu Łukasza Mężyka z czystejpolityki.pl. Proszę wpisywać pytania do Janusza Palikota z hashtagiem hangout Palikot, Twitter, Facebook, Google+. Niezmiennie. Ja chciałbym panu podziękować za udział w naszej rozmowie, dziękuję w naszym bardzo. Hangoucie i podziękować dziękuję naszym państwu. Gościom, którymi byli Waldemar Duczmal, Akcja Konin. Dziękuję bardzo, miło było poznać prawie osobiście. Żegnam pana, panie Waldemarze. Aleksandra Pędraszewska. Serdecznie dziękuję. Adam, super było ciebie poznać, Ola. Adam Malczak, Ełko Tracker. Dziękuję bardzo, no i życzymy powodzenia w niedzielę. Dzięki, Adam. Olga Schmidt, redaktorka naczelna Pop Moderny. Dziękuję, Olgo. Mam nadzieję, Olga, że cię nie zawiodłem.
No, z tym disco polo to może troszeczkę. Disco polo, tak? Nie, nie podpasowałem się. Widzę, że imperializm ortografii w polskiej się trzyma. Tak, tak. Dziękuję, panie Pawle. Zapraszam państwa na hangout o godzinie 20. Dziękuję za uczestnictwo. Do widzenia. Żegnam wszystkich. Dziękuję. Do widzenia.